Sprawa numer jeden. Wojsko Polskie na YouTube, ale także i w innych miejscach w ostatnim czasie publikuje komunikaty zawierające treści, jak mniemamy, z sugestiami niepublikowania określonych materiałów. Na facebookowej stronie Wojska Polskiego możemy jednak zobaczyć takie publikacje. Na pytania zawierające wątpliwości widzów możemy przeczytać takie odpowiedzi. To zdanie zdają się podtrzymywać inne miejsca związane z wojskiem. Sprawa numer dwa. Pod koniec lutego kanał na YouTube Wojsko Polskie publikuje pewien materiał, który, biorąc pod uwagę standardy tego, co było w komunikatach, był nieco kontrowersyjny w obecnej sytuacji. Część osób, które oglądały nasze materiały, wyraziło swoją prośbę, aby nie publikować pewnych treści i zrobiły to m.in. wskutek komunikatów prezentowanych w tym materiale lub do nich podobnych. Gdy w odpowiedzi dostały link m.in. do materiału z kanału Wojsko Polskie, wyrażały swoje zszokowanie. Materiału Wojska Polskiego już na kanale pod taką nazwą nie ma. Wklejając link do niego, dostajemy od YouTube jedynie informację, że komuś być może coś nie poszło w kwestii ogarnięcia warunków korzystania z usługi YouTube. Ale jak wiadomo, w internecie nic nie ginie. Na pewnych ogólnodostępnych stronach możecie na przykład zobaczyć ślad po tym, że coś tam się zadziało. Taka sytuacja dowodzi tego, że był tam jakiś szeroko oglądany materiał, ale z jakichś powodów jest już niedostępny, na przykład z powodu postawienia go w status niepubliczny, prywatny lub z powodu usunięcia przez platformę. Sprawa numer 3. W materiale z 9 marca Wojsko Polskie od 11.58 tego materiału wspomina o niepublikowaniu także nazw jednostek wojskowych. W ramach akcji Bądźmy Świadomi Zagrożeń, Sztab Generalny Wojska Polskiego apeluje m.in. o nierozpowszechnianie nazwisk i stopni żołnierzy, nazw jednostek i szczegółów dotyczących ruchów wojsk. Nazw jednostek. A począwszy od 13 sekundy tego samego materiału, robi coś takiego. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku wylądowali prezydent Andrzej Duda i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Apeluje m.in. o nierozpowszechnianie nazwisk i stopni żołnierzy, nazw jednostek. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. A tak w ramach ogólnego bezpieczeństwa, to proponujemy zwrócić uwagę m.in. na dwie kwestie. Pierwsza z nich, kliknięcie w opcję Zarządzaj kontem Google, wybranie zakładki Dane i prywatność. Pierwsza pozycja to możliwość sprawdzenia i ewentualnej zmiany statusów tego, co odwiedzasz i co robisz. Zobacz, czy na pewno masz ustawione to, co chcesz odnośnie aktywności w internecie oraz odnośnie historii, lokalizacji i YouTube. Druga kwestia to sytuacja związana z udostępnianiem zdjęć, na przykład z urlopu, wycieczki lub z jakichś innych wydarzeń poza Twoim domem. Zwłaszcza, gdy robisz to pod imieniem i nazwiskiem. Może warto czasami poczekać z publikacją takich materiałów, na przykład do momentu powrotu do domu? Jak myślicie, z jakich względów?